Siema, ziomaczki, ziomale, witam u Xantora na kanale w grze Zombie Castaways. Wciąż na telefonie. Pisałem do supportu Visual Interactive z tej gry. Tym razem z tego urządzenia, bo nastąpiła ciekawa rzecz. Patrzcie, tu mam 20 poziom, nie? A próbowałem wyczyścić pamięć podręczną całkowicie. Całe dane, tak jakbym odinstalował, zainstalował aplikację, tylko wystarczy po prostu wyczyścić całkowicie dane i zalogowałem się, włączyłem grę, przeszedłem tutorial, zalogowałem się przez Facebooka i okazuje się, że na serwerze Facebooka, pod moim ID Facebooka mam 14 poziom. I tu właśnie jest coś nie tak. Napisałem do supportu tym razem z tego urządzenia, z telefonu, żeby z tego ID mi skopiowali do chmury Facebooka, bo coś jest nie tak. No. I to jest jako słowo wstępu. I teraz sobie tutaj, wiadomo, otworzę skarby, które mam. To nie są wszystkie skarby, bo jeszcze są tutaj również do otwarcia. Jeszcze jest skarb. O, tutaj jeden. Zombiak się pięknie przeteleportował i odebrał. I że tak pozwolę sobie obejrzeć jedną reklamę na jeden mózg. A tak w ogóle to znowu jestem nad jeziorem. W poprzednim filmie byłem rano, a teraz jestem wieczorkiem. 17:47 u mnie jest. No i pięknie, mózg dostałem. Tak więc teraz mogę sobie wykorzystać robotników, i którzy mi tutaj nie pracują. Właśnie, wszyscy pracują. Jak to? Nie, czekajcie, właśnie. Trzej pracują i kamieniarz nie pracuje. Tak więc sobie wezmę pięknie jakiś kamyczek pod obróbkę. Powiedzmy ten. I fajnie będzie mi czyścić. Czy mam jeszcze więcej mózgów za reklamy? Nie, już nie mam więcej mózgów za reklamy. Tak więc muszę wykorzystać te 3 godziny mózgu sobie pięknie i czyścić planszę. Tak, dodatkowo dzisiaj, jak zdobyłem 20 poziom, dostałem taką wiadomość. Infinity Stones and Trees. Nieograniczone kamienie i drzewa. Co to jest? Aha. Dostałem 10 klepsyr, 10 kół zębatych i 10 gwiazdek. Dobra, biorę to. Oczywiście, dziękuję za wiadomość. I odblokowała mi się wyspa. Tortuga. Jestem ciekawy, czy to jest wyspa limitowana, czy nie. Sprawdźmy. Wejdę na nią. A, trzeba pobrać. No dobra, to będzie moment, niech się pobierze. Pięknie, mam szybki internet. Eheu, matey! Chcę ci pokazać, jak to jest prawdziwym piratem. Moje imię jest Morgan. Jestem barkeepem tutaj. Nie wiem, co to za słowo barkeep, ale dobra. To widzę, że tu na tutorial trafiłem. I muszę sobie przejść. Życie na Tortudę jest w centrum tej tawerny. Dobra. I nie czytam tych tutoriali. Co tutaj jest? Znajdź i otwórz tutaj skrzynię umarlaka. Aha, rozumiem. Dobra, czyli pewnie tutaj skrzynię umarlaka muszę znaleźć. Dobra. To taka wyspa. Takie coś. Co tu się robi w ogóle? Nie kojarzę. Zajmę się tym innym razem. Wyspa nie jest limitowana czasowo. Dodatkowo mam jeszcze jedną wiadomość. O, wiadomość, która już tutaj mi przypadnie za tydzień. Tak więc sobie odbiorę. Z Czarnego Morza wiadomość. In the depths are there of the sea lord waiting someone to wake up him. Dobra, biorę nagrodę. Oczywiście, czemu miałbym nie wziąć? Dzięki, dzięki, dzięki. I idę oczywiście na Star Island, bo tutaj mam misję już do dokończenia, bo miałem znaleźć jeszcze tylko 2 gwiazdki.
przekopać się tutaj. A tutaj już znalazłem gwiazdki. Czyli tu jest jedna, i już druga, i trzecia, i czwarta, i piąta. I Epson, the second king, down. Zrobione. Czemu ja nie mam głośności? Nie jest głośność, tylko bardzo cicho. Dobra. Okej. I okej, Star Island. Teraz mam za zadanie wymienić zimową kolekcję 10 razy. Orety. I też 24 godziny tylko mam na tą misję. Nie wiem, jak ja to zrobię. Nie wiem, jak ja to zrobię. Oczywiście mam za zadanie kupić drugi aparatus, albo po prostu jako pierwszy. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ja to zrobię, żeby zdobyć 10 kolekcji zimowych. Trzeba po prostu czyścić. Dobra. No to czyszczę, przedostaję się troszkę. Będę oczywiście czyścił poza nagrywaniem też. Właśnie, czy jest podpowiedź, gdzie zdobędę? Nie, jest podpowiedź, gdzie wymienię tylko. To więc muszę iść i przekopywać się do następnych nagród. A tych narzędzi nie ma tak dużo. O, tu są nagrody. Jest rzeczywiście kolekcja kwiatowa. Tutaj nic wartościowego. Zaraz mi się maczety pokończą. Tutaj sobie toporem wyczyszczę. Tu trzeba przejść. Tu jest przekopanie przez takie krzaczory. Chyba się trzeba przedostać. Bardzo dużo tego do wyczyszczenia. Brakło mi maczet. Tak, już nie ma maczet. Dobra. No i tak. Dobra, oczywiście będę miał narzędzia też dostępne na Love Island. Mogę sobie odebrać. Ale to jest niewystarczająco. Od razu wrócę sobie na Star Island. No i tu rzeczywiście jest dalszy ciąg ścieżki. Ale bardzo dużo tych rzeczy za maczety. Bardzo dużo. O, już nie ma maczet. Tu dalej zaczyszczenie za maczety. No i tak, ciekawy jestem, co z tą misją, czy mi się uda ją zrobić w ogóle. No, jest zagwozdka, zagwozdka. No, ale tak czy inaczej jestem też tutaj. Tutaj nie jest limitowane. Na razie sobie czyszczę 4 mózgami na spokojnie. 4 robotnikami. Razem z aparatusem to idzie. Nie tylko, że jak tak przyspieszę, ale ogólnie szybciej. Bo ci robotnicy... 14 minut? 14 minut, 3 minuty. 9 minut? 2 minuty. To może działa tylko na 2 robotników, na to wychodzi. Czyli trzeba by jeszcze jednego aparatusa kupić. Ale dobra, oczywiście w tym filmie to wszystko. Kochani widzowie, dziękuję za oglądanie. Na razie jest jeden widz, jeden kontrybutor płatnego abonamentu u mnie, ale może będzie więcej. I oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki pod filmem. I trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa, tu, 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 tu. Cześć, na razie.